Szmato, jak się nazywasz? Jagienka ze Zgorzelic. Jagienko, połamiany stoły. Księżna Anna Danuta na odpoczynek się tu raczyła. Uciekać, uciekać, szybko, szybciutko uciekać! Dla nas za wysokie progi. Siedź, młodziaki, dla nas nie za wysokie. Dla nic jesteś. Przecież Juran żyje. Matkę krzyżacy zamordowali. Jakiś krzyżak z pawymi piórami na hełmie przywiązał ją do konia, ciągnął pedaczkę i tak zmarła. Gdybym ci ja kiedy zboże wiozą sprzedawać, niedobre ich zabieracie. Jako zakonnicy ślubowaliśmy ubóstwo, ale zakon nasz jest zmuszony toczyć walki z poganami. To ja.
miłościwy panie. Czy zamierzałeś zabić Kunone von Liechtenstein? Tak. Przecież żywy nie mogłem zdjąć pary piór. Ale mówiłam, że nie oddaleko by się broniła. Gdyby zawołała, że jest posłanką, zostawiłby ją w spokoju. Była wina, musi być kara. Ale Szpyszko złożył ostatni. Pozwólcie, żebym ja sam z niego swoją głową. Nie daj Bóg, abym hańby od śmierci wolał. Jan znieważył i Jan to uczynił. Kunono von Liechtenstein! Daruj mu! Jako sługa Chrystusowy i zakonnica wybaczę. Ale jestem posłanką. Kto godzi w posła, godzi w zakon. A kto obraża zakon, obraża Chrystusa Pana. Tego darować nie mogę. Musimy postępować zgodnie z prawem i według obyczaju. Szlachetny Zbyszko z Bogdańca z obrazy posłanki krzyżackiej skazany jest na obcięcie głowy mieczem. Czekajcie! Nie do kata on należy, ale do mnie. Mój ci jest! Pustkę mu zarzuciła, oddać to jest! Pogańskie obyczaje. Nie sądziłam, że daremne będzie nasze żądanie. Zbyszko, podobny jak nasz wróg śmiertelny ojciec Danusie, Juron ze Spuchowa, sam zapukał do naszych braw po dziewczynę. Dobrze, porwijmy więc Danusie Jurandównę, bo kto obraża zakon, obraża Pana Boga. I tańsze, żeby ubodzy ludzie mogli sobie kupić i zwrócić męki czystowe. Mam odpusty za grzechy przeszłe i przyszłe. A nie myślcie, że pieniądze, które dostaję, chowam dla siebie. Nie wystarczy kawałek chleba czarnego i łyk
czyste wody. A reszta obłożę do Rzymu. A ty relikwie ważne jakieś? Mam kopytko z oszołka, na którym święta pamięta uciekała z Egiptu. Mam pióra ze skrzydeł archanioła Gabriela. Mam olej, którym pogarnie smażyli świętego Jana. Szczegół drabiny, która śniła się świętemu Jakubowi. Nie doszły zakonniku, piwo szlopie. Nie będziemy mieć z siebie pożytku. A mylicie się pani. Przypadkiem usłyszałem o porwaniu pięknej panny Danusi. Mogę chodzić od zamku do zamku krzyżackiego i pytać o nią, gdzie ona jest. I potem za dwa z nas. Tak zrób. Dziękuję. Miłościwy pan Władysław Jagiełło! Mam dla ciebie, Zbyszku, i twojej ciotki Matei jeszcze jedną niedobrą wiadomość. Krzyżaki statki zagarnęli, któreśmy na Litwę posłali ze zbożem. Rozważając, żeśmy ukrytą zbroń dla Żmudzinów posłali. Czego chce wielka mściny krzyżacka? Ulrysie po Jungnie. Nasze zboże Litwinom sprzedać? Czy powód do wojny znaleźć? Wojna nieunikniona? Mamy krzyżakom Żmudzi oddać Litwę? A czyż na tym się skończy? Trzeba o dobru Polski pomyśleć. Zakon to potęga niezmożona. Tak. Panujemy, jeśli damy się zaskoczyć pojedynczo. W przymierzu z Litwą, Rusią, innymi narodami zwyciężymy. Miłościwy panie, czy mam mówić po prawdzie, czy ku upodobaniu? Upodobaniu. Żartowałem, po prawdzie. Każesz nam, panie, przymierzać się poganami z chrysmatykami wschodu, przeciw zakonowi? Nie przystoi taki samus chrześcijańskiemu władcy. A czyż ja wojny szukam? Nie. To naszemu zbożu drogi do morza zamyka. To pomoże gdańskie zagarnia. Krzyżacy! Jeśli będzie wojna, będzie ona sroga. To my już dzisiaj musimy zacząć przygotowania. Ale najpierw musimy rzecz całą załagodzić. Wyślemy list do Malborka, głównej siedziby krzyżaków, z prośbą o oddanie zboża. I Danusi. Danusi. Łaskawości wielkiej mistrzyni zakonu krzyżackiego Ulrichi von Jungingen. Jak jej urządza zwrotu statków i wymiany jeńców. Między innymi tej młodej dziewczyny, co ją porwali. Danusi Rondówny, córki naszego śmiertelnego wroga. Jak jej sprzymierza się z poganami. Mamy czekać, aż herezja i pogaństwo zatopią nas, czyli chrześcijaństwo? Bezczynność to zguba. Kto powstanie na zgubę i zagładę Polaków, zasługuje na zbawienie. Wezmiemy całe najlepsze rycerstwo Europy. Tego chcecie? Wojny? Wojny! 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 Wojny!
bój się zacznie. Kazałam, że ginią wojsk naszych wychować wilcze doły i starannie nie przykryć. Gdy ciężka Polska ja wzoru nie do tych dołów, nasze łucznicy i nasze armaty będą mieli łatwy cel. Wtedy jazda rycerska rozpocznie. Nie. Rycerstwo ciężkozbrojne ruszę jako ostatnie. Najpierw Tatarzy i lekka jazda wileńska, uczyniąc zwiat, ci nigdzie nam pułapek nie zgotowano. Żadnej ostrożności nie zaniedbamy. Najpierw wilcze doły, potem łucznicy i armaty. Potem ja poprowadzę 16 chorągwi. Będę walczyła wśród was. Jako prawdziwemu rycerzowi, a raczej prawdziwej rycerzyni, przystało. No. Wódz nie powinien się mieszać w szum walczący, bo nie mógłby prowadzić walki. Wedle wschodnich zwyczajów wódz ze wzgórza kieruje bitwą. Wtedy wszędzie okiem do ciebie. Mądrześ powiedziała. Już słońce. Wyprowadzisz rycerstwo. Macie czekać. Niech będą w lesie. Kiedy będzie ciemno, nam lepiej będzie ustawić chorągwie i w cieniu dźwigać na sobie żelazo. Ale kryć się po krzakach, chcemy właśnie otwarcie, jak rycerstwo przystało. Macie czekać. Niech ksiądz szykuje msze, dwie msze i czekać w lesie. Ilu tych pogan Polaków kryje się po lesie? Myślę, że ze 100 000. Zanim ta dzicz zdecyduje się wyjść z lasów, nasze chorągwie zdążą zająć dogodne miejsca. A tam... Spójrzcie, siostry. Spójrzcie, siostry. Tam stoją goście europejskiego zakonu. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Ile jest wojsk krzyżackich? Nigdy ich tylu nie było. Może ze 100 000? Jak się nazywa ta wioska, gdzie obóz krzyżacki się stoi? Grunwald. Będzie bitwa. Reszta w ręku Boga, którą nas, wiernym sługom, nadaje. Do dzieła, siostry! Będzie ono krwawe, ale na 1000-lecia zapewnimy panowanie chrześcijaństwa na wschodzie. Przybyli krzyżaccy posłannicy. Wielka mistrzyni Ulrika von Jungingen wzywa twój majestat, panie, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślełam te dwa nagie miecz. Miecz uczył nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą sam Bóg waszymi rękami mi zsyła. Tak, która jeszcze dziś rano nie miała się być wyższą wszystkich mocarzy świata.
co się stało z Danusią? Niestety ze zgryzącym strachu zmarła. I co teraz? Danusia, słyszę, co umiera. A co ze mną? Tyś Niemiec, więc wzięły za krzyżaka, dlatego też umierasz. Cóż, ta Karola. Umiera. A co się stało? Z Jagienką? A co się miało stać? Silna dziewczyna sama powaliła kilku krzyżaków? Jeżeli długo i szczęśliwie.